Jestem w Krupskim Młynie w powiecie tarnogórskim. Jest tutaj taka sytuacja. Na drodze skręcam z ulicy Tarnogórskiej w ulicę Prusa. Jak widzimy, wjeżdżam do strefy zamieszkania. Dziwna to strefa zamieszkania, gdzie nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych, te pojazdy parkują gdzie się tylko da, ale to jest nic. Jest to, moi drodzy, strefa zamieszkania podobna jak niegdyś w Mierzęcicach, czyli strefa, która nigdy się nie kończy. Widzieliśmy, teraz jadę drogą jednokierunkową. Powiem wam, że tutaj, gdzie mamy znak ustąp, wydaje się, że tutaj strefa powinna się kończyć. No ale okej, to jest ulica Lubliniecka, więc powiedzmy, że może tutaj jeszcze ta strefa obowiązuje, więc okej, jadę z prędkością do 20 km na godzinę. Powiem wam, że tutaj nie ma żadnej strefy. Zwróćmy uwagę, dojeżdżam już do ronda, gdzie między innymi krzyżują się właśnie Lubliniecka i Tarnogórska, na której rozpocząłem to nagranie. Ja jadę raz, dwa, trzecim zjazdem, czyli jadę w ulicę Tarnogórską. Zrobiłem sobie takie oto kółeczko. Z powrotem jestem właśnie na ulicy Tarnogórskiej, gdzie rozpocząłem nagranie. W dalszym ciągu nie mam końca strefy. Minęliśmy skrzyżowanie z ulicą Dąbrowskiego, gdzie na Dąbrowskiego również nie było znaku, że ta strefa się zaczyna. A przede mną, po lewej stronie, skrzyżowanie z ulicą Prusa, na której to ulicy Prusa rozpoczyna nam się strefa zamieszkania. Strefa zamieszkania, która nigdy się nie kończy. Z ulicy Tarnogórskiej skręciłem teraz do osiedla Ziętek. Wjeżdżam do strefy zamieszkania, czyli maksymalna prędkość 20 km na godzinę. Przed nami, jak widzimy, skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Tutaj widzę dojazdy. To jest na ustąp. Ja sobie na rondzie zawrócę. Tutaj ciasna ta uliczka, którą jedziemy, no ale to jest, można powiedzieć, środek osiedla, prędkość niewielka, no i jadę teraz z powrotem. No i oczywiście upewniam się, że z boku nic nie wyjeżdża.
znaku końca strefy zamieszkania. To samo co na poprzednim pokazywanym przeze mnie osiedlu.